Czego nie ma u Boga? Trzecia odsłona. Wagriusz pisze, po trzecie zaś, żadnego braku nie ma w jego działaniu. Nie ma żadnego braku w działaniu Pana Boga. Czyli jego działanie jest doskonałe. Nie ma żadnej niedoskonałości w jego działaniu. Czasami mówimy, że coś się Bogu nie udało. Nie jest to możliwe. Nie jest możliwe, by czegokolwiek brakowało działaniu Bożemu. Warto to sobie jasno uświadomić. Kończąc też to potrójne pytanie, czego nie ma u Boga, wymieniając te trzy rzeczy w kolejne dni, Ewagriusz jeszcze to podsumowuje, to jeszcze dodam. Gdyż nie chce on niczyjej śmierci, dlatego nie może być braku. Nie może stworzyć żadnej istoty jemu podobnej, nie mającej początku i nie może popełnić żadnego grzechu oraz nie istnieje nic, co wykracza poza jego naturę, czyli też jego możliwości, jego chcenia i jego działania. Czy my jesteśmy w stanie to objąć, czy jesteśmy w stanie to pojąć? Niczego nie brakuje Bogu. Czego Bóg nie ma? Bóg nie ma braku.